Cześć, witajcie na kanale Waterjet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Bohaterami dzisiejszego odcinka są panowie za moimi plecami. Jest to ekipa ze szkoły mechanicznej w Elblągu. Z jakiego jesteście działu, chłopaki? Mechatronika. Uczą się obsługi maszyny i będą przygotowywać prezent dla swojej szkoły. Właśnie dołączył do nas sensei, mistrz, nauczyciel Irek. Cześć, siema. Który nauczy chłopaków obsługi maszyny, bo wszystko od A do Z będą musieli chłopacy zrobić sami. Zrobić zbliżenie tutaj na moim monitorze, czy też tutaj na ścianie, na wyświetlaczu. Tak wygląda logo szkoły. A teraz koledzy opowiedzą, jak to widzą, jak to będzie wycięte. Wycinamy te literki, one będą puste, ich nie będzie. Tak samo liście i koło zębate. No i pojawił się taki problem, że jeśli wytniemy te literki, na przykład O i P, które po prostu mogą wypaść, to musieliśmy coś wymyślić i będą takie mosty na tych literkach. Mhm. Tak samo na tej obwódce tutaj białej. Tu też będzie 5 mostów, żeby to się trzymało, ta zielona obwódka jeszcze. I też myślimy nad samym hebem Elbląga, żeby on był z pleksy, tak, żeby to była pleksa. I chciałem będzie włożyć do tego bota. Czyli materiały, których będziemy używać, to? Aluminium i pleksa, biała i czerwona. Po technicznych ustaleniach jeszcze szybki telefon do szkoły, aby przedstawić naszą propozycję. I wtedy ja bym kupiła naklejaną folię aluminiową. Wtedy trzeba było, tylko nie wiem, czy maszyna poradzi sobie z czymś takim. Poradzi sobie, na pewno. Czyli jak nakleimy na coś, to albo może nie folię, nie sklejkę, tylko jakiś plastik, nie mam pojęcia, dlatego mówię, chłopaki, nie bardzo znam specyfikacji maszyny, nie wiem, z czym sobie poradzi, jaki ten materiał byłby najlepszy. A jeszcze pytanie, czy ten kolor zielony musi być zachowany, czy może być taki metaliczny bardziej? Nie. Właśnie ja nie chcę żadnych kolorów. Jest najlepiej. Proszę Panią, z tego miejsca chciałbym rozwiać wszystkie Pani wątpliwości. Nasze maszyny zostały stworzone do radzenia sobie z każdym materiałem. Limitem jest tylko nasza wyobraźnia. Wszechstronność to główna cecha tej technologii. Też nie dzewka, ale małe. Jak wielkościową. Podsumowując dotychczasowe postępy, chłopaki dobrali materiały, dobrali rozmiar. Teraz zostało dobrze wyedytować logo. Właśnie teraz to się dzieje. A następnie, co Irek? Następnie co będziemy? Już wycinać te elementy, co nie? Będziemy wycinać. Tak jest. Na jakiej maszynie będziemy to wycinać? Dobre pytanie, mamy spory wybór. Możemy zacząć od tego, że puścimy najpierw sam trawers z growerem. Jak ocenicie, że wystarczająco ok, to będziemy dalej, a jak nie, to można jeszcze raz puścić, to się zrobi trochę albo skarbę. Tak, udało nam się już całe logo wyciąć, to efekt końcowy. Trochę trzeba będzie jeszcze przeczyścić oczywiście. Tak, ogólnie pierwszy plan był taki, że tego nie będzie, tu gdzie jest ten zarys, będzie dziura. I wstawimy tutaj białą i czerwoną pleksę, ale aktualnie z pleksą wystąpiły małe problemy, więc szukamy innego rozwiązania. No i mamy dwie opcje póki co. Pierwszą opcją jest taką, że po prostu to pomalujemy. Choć mówi się, że aluminium tego nie pomalujesz. A drugą opcją jest to, że przyklejemy tutaj stal, blachę stalową taką dość cienką i dopiero ją pomalujemy. I ona też będzie dawała efekt 3D, jeszcze będzie ten efekt 3D właśnie powiększać.
Rozumiem, a czemu nie naklejka? Bo naklejka jest słaba i się odklei po dłuższym czasie. Aha. Widzę, że udało Wam się pleksy załatwić. Tak, udało się dzięki dobroci firmy Jet System i dobrym kontaktom. Mamy białą i czerwoną, czyli wracamy do pierwotnego planu. To jest jedno z tych cięć, gdzie jest tylko i wyłącznie jedna próba, jedna szansa, aby to się udało. Jak widzicie, wszystkie elementy są wycięte. Teraz jest debata na temat, czy zostawiamy ten element, żeby nakleić pleksę, czy jednak wyciąć, aby wstawić tą pleksę do środka, aby na przykład móc to wszystko podświetlić. Dobra, jednak zamysł jest jeszcze troszeczkę inny, ze względu na to, że wydaje nam się, że jeżeli położymy LEDy z tyłu, to pleksa nie będzie prześwitywać, będzie to marnie wyglądać, więc trochę wbrew może prośby pani, ale tak będzie lepiej. Nakleimy tą pleksę na logo. Który ma daną średnicę, nie? U nas to jest, nie jest fres, tylko strumień na jakiejś średnicy, w tym wypadku milimetr. 1,06 na lewej. Więc w przypadku, gdy wycinamy element, który będziemy wkładać do wcześniej wyciętej formatki, musimy powiedzieć o jednej kwestii. Mianowicie strumień, który ma daną średnicę, nie wytnie nam idealnie na różnych grupach. Bo strumień wejdzie do pewnej głębokości, potem program sprawdzi, że tam dalej już się nie wciśnie i zacznie wracać, żeby kontynuować cięcie. Więc fizycznie otwór, do którego będziemy wkładać element, nie będzie miał kątu strego, tylko promień. 0,5. Więc gdybyśmy drugi element, czyli ten dokładnie, krzyż, wycięli idealnie na ostro, a na ostro jesteśmy w stanie wyciąć na zewnątrz, to ten element nam tutaj nie wejdzie. Więc co trzeba zrobić, żeby nam tutaj się zmieścił? Zrobić promień tutaj. Wszystkie elementy gotowe, herb z krzyżykami w środku, chłopaki wszystko przykleją takim oto klejem dwuskładnikowym. No to generalnie chłopaki wykonali zadanie. Tak wygląda logo szkoły. Aluminium i pleksa. Teraz razem wybieramy się do szkoły, aby zobaczyć, jak zareaguje pani nauczycielka. Proszę panią, oto efekt starań chłopaków. Proszę zobaczyć, co takiego wycięli na maszynie. Dziękujemy, zaraz zobaczymy. Dobra, Asia, ty stej, ja stej. Odbijamy, rozrywamy. Wow! No i mamy XXI wiek i logo szkoły. O, super! Zamiast tamtego szkoła z tradycją w nowoczesność. Super, brawo! Rewelacja! Tutaj chłopaki wspominali coś o podświetleniu, o LEDach. Jakby pani mogła dwa słowa, jak to jest u pani, jak pani o tym myśli? Jaki zamysł? Chcemy wprowadzić szkołę z tradycją w nowoczesność, więc materiał jak najbardziej odpowiedni. I chcemy tutaj zrobić ciemne tło zgodnie z kolorystyką szkoły, ciemnozielone i podświetlenie dla uzyskania efektu właśnie tego wow, tego, żeby było widać, co będzie podświetlenia nazwy szkoły i tego, co tutaj jest. Także idealnie się to wpisuje. Z naszej strony, co mogę powiedzieć, że sprawiło to nam przyjemność, że mogliśmy pomóc tutaj stworzyć właśnie herb szkoły. Tak, tarcza i
znak, logo szkoły. A my bardzo dziękujemy, dlatego że po pierwsze to jest cenne dla chłopaków, bo w ramach praktyk mogli się czegoś nauczyć, konkretnego coś, co będzie wykorzystane i będzie służyło przez kolejne lata pokolenia w tej szkole. Także przechodzimy do od starego do nowego. Także bardzo dziękujemy za pracę, za sponsoring, za to wszystko. Polecamy się na przyszłość. Dziękuję, na pewno skorzystamy. Dziękujemy bardzo. I tak kończy się ta historia, drodzy widzowie. Wszyscy są zadowoleni. Pamiętajcie zasubskrybować nasz kanał i widzimy się już niebawem. Cześć!